Temeria, jedno z największych królestw północy, leżące na południowym brzegu Pontaru, graniczące z Redanią, Kedwen i wieloma innymi państwami, niegdyś nazywane potężną perłą północy, posiadająca liczną, wyszkoloną armię oraz oddziały specjalne. Temeria była również jednym z najbogatszych krajów północy. Miała bardzo rozwiniętą gospodarkę, przemysł, jej ludność była bardzo uprzejma, religijna i bogobojna. Jednak, jak to czasami mawiamy, mamy dwie strony medalu. I po tej drugiej stronie była nienawiść do krasnoludów, elfów czy driad. I trzeba powiedzieć, że to właśnie ta nienawiść, powiększające się problemy, zamordowanie króla Foltesta i walka o tron, znacznie osłabiło to państwo, zważywszy na to, co czekało Temerię, czyli oczywiście najazd Nilfgaardu. Teraz, przejeżdżając przez dawne temerskie wioski, nie ujrzymy pięknie wykonanych, zadbanych przez chłopów domów, bawiących się dzieci, sprzątających kobiet i pracujących mężczyzn. Widzimy śmierć, zarazę, zniszczenie, nilfgaardzkie patrole wiszących spiskowców przeciwko Nilfgaardowi i pola bitew nasięknięte krwią Temerczyków. Jednak mimo to ludzie próbują zachować swoją tożsamość. I choć pomimo ucisku starają się nadal normalnie żyć, pracować, bawić się i czekają na upragnioną wolność. Wielu zdolnych do walki, którzy przeżyli, uciekli do lasów, do jaskiń, pochowali się, aby tam walczyć z ukrycia przeciwko wrogowi. I choć ty, jako wiedźmin, który stoi obok tego wszystkiego, unika tej całej polityki, nie czujesz się trochę jak Temerczyk? I czy gdy masz możliwość pomóc komuś, albo walczyć za wolną Temerię, nie zrobiłbyś tego? Oczywiście, pomijając te wszystkie konflikty, ludzkie wojny i problemy, czyli piękno tej bogatej krainy, jedno nie zmieniło się prawie w ogóle. Polne drogi, lasy, łąki, strumienie, rzeki, sady, to wszystko ma swój wyjątkowy klimat w Temerii. Chciałoby się tylko wsiąść na konia i podróżować powoli i podziwiać to wszystko. I choć na razie jest to upadłe państwo, wierzę, że kiedyś się odrodzi, potężne jak nigdy dotąd. Temeria, jedno z największych królestw północy,
leżące na południowym brzegu Pontaru, graniczące z Redanią, Kedwen i wieloma innymi państwami. Wsi dzieci, sprzątających kobiet i pracujących mężczyzn. Widzimy śmierć, zarazę, zniszczenie, nilfgaardzkie patrole wiszących spiskowców przeciwko Nilfgaardowi i pola bitew nasięknięte krwią Temerczyków. Jednak mimo to ludzie próbują zachować swoją tożsamość. I choć pomimo ucisku starają się nadal normalnie żyć, pracować, bawić się i czekają na upragnioną wolność. Wielu zdolnych do walki, którzy przeżyli, uciekli do lasów, do jaskiń, pochowali się, aby tam walczyć z ukrycia przeciwko wrogowi. I choć ty, jako wiedźmin, który stoi obok tego wszystkiego, unika tej całej polityki, nie czujesz się trochę jak Temerczyk? I czy gdy masz możliwość pomóc komuś, albo walczyć za wolną Temerię, nie zrobiłbyś tak? Niegdyś nazywane potężną perłą północy, posiadająca liczną, wyszkoloną armię oraz oddziały specjalne. Temeria była również jednym z najbogatszych krajów północy. Miała bardzo rozwiniętą gospodarkę, przemysł. Jej ludność była bardzo uprzejma, religijna i bogobojna. Jednak, jak to czasami mawiamy, mamy dwie strony medalu. I po tej drugiej stronie była nienawiść do krasnoludów, elfów czy driad. I trzeba powiedzieć, że to właśnie ta nienawiść, powiększające się problemy, zamordowanie króla Foltesta i walka o tron, znacznie osłabiło to państwo, zważywszy na to, co czekało Temerię, czyli oczywiście najazd Nilfgaardu. Teraz, przejeżdżając przez dawne temerskie wioski, nie ujrzymy pięknie wykonanych, zadbanych przez chłopów domów bawiących się. Oczywiście, pomijając te wszystkie konflikty, ludzkie wojny i problemy, czyli piękno tej bogatej krainy, jedno nie zmieniło się prawie w ogóle. Polne drogi, lasy, łąki, strumienie, rzeki, sady, to wszystko ma swój wyjątkowy klimat w Temerii. Chciałoby się tylko wsiąść na konia i podróżować powoli i podziwiać to wszystko. I choć na razie jest to upadłe państwo, wierzę, że kiedyś się odrodzi, potężne jak nigdy dotąd.